Jak to mówią, deszczu ogrodnik się nie boi, a z krótkie kręce widok. Gwiazd ptasi. I rabatowe, wielkokwiatowe, jak i różne. Ciągniki wydawały się duże, no to ten jest. Aż się zdziwię. Jak? Dobra, robimy test, czy się widzimy, czy się nagrywamy, czy jest ładnie, czy jest źle, czy jest o krzywo, widzę, że jest krzywo. Tak, zdecydowanie jest krzywo. Witajcie, widzowie kanału Zimnogrodnik. Jest na pewno jeden krzew, właściwie, a zarazem i drzewo, które jeśli nie macie, to będziecie chcieli mieć, albo jeśli już macie, cieszycie się w ogrodzie. To taka mała podpowiedź. Tak, co to? To magnolia. Magnolie mamy połowę kwietnia, będą to magnolie. Właśnie, mamy połowę kwietnia, drugą. Magnolie zaczęły już kwitnąć, odpocząwszy od początku, będą kwitły także jeszcze w maju. I cóż w nich takiego pięknego? Ano właśnie, masa kwiatów, często jeszcze przed liśćmi. Zniewalający urok. Za mną akurat magnolia biała. Chodźcie, w takim razie ze mną po krótkiej, a może właśnie to krótkiej, opowieści o tym, kim są magnolie i jak je uprawiać, jak je hodować. Ta już jest trochę wiekowa. A, a propos, to ja taką miałem mieć w ogrodzie, zgodnie z kartką. Mam co prawda teraz inną, nic się nie dzieje. Tamta też jest cudowna i piękna. Ale tam oto taką gwiaździstą. Muszę znaleźć na nią miejsce. A znajduję się teraz w parku. Jest to park niedaleko centrum M1 i promenada w Częstochowie, gdzie po prostu mogę wam tu posadzone przez miejskich ogrodników magnolie pokazać. A więc do rzeczy. Nie gadamy, tylko opowiadamy, co i czego i jak potrzebują magnolie. A więc magnolie. Magnolie to, tak jak już wspomniałem, niewielkie krzewy lub większe drzewa. Ta biedna, o, straciła gałąź. Tutaj najprawdopodobniej tutaj jakiś działań oczywiście nie wandali, tylko wiatru. Ale to też przy okazji uwaga praktyczna. Magnolia nie lubi cięcia i raczej jej nie tniemy poza cięciem sanitarnym. A więc magnolie są, istnieją tak naprawdę, powiedzmy, parę głównych odmian magnolii. Mamy magnolię pośrednią, duży krzew dorastający tak jak od 3 do 6 metrów, stosunkowo odporny na niską temperaturę. Mamy magnolię gwiaździstą, czyli to są niewielkie krzewy dorastające do 2-3 metry wysokości. No jak widać, ta wyrosła trochę większa. Oraz magnolia Siebolda, krzew dorastający do 3 metrów, wystarczająco mrozoodporny. Jak widać, miejscy ogrodnicy przy tym placu zabaw w parku podobali sobie magnolie gwiaździste, przy białym. No ale dobrze, czego właściwie potrzebuje i czego lubi magnolia? O, ta jest cudna, zobaczymy, czy pachnie. Akurat nie pachnąca. A więc magnolie. Magnolie potrzebują stanowiska słonecznego, osłoniętego od wiatru. Powiedzmy, że to wymagania spełnia jakby z trzech stron. Mamy dookoła tutaj krzewy, drzewa inne i trochę otwarty teren. Magnolie lubią glebę żyzną, przepuszczalną, lekko kwaśną. Magnolie lubią też dużo wody i lubią sporo nawozu. W końcu muszą utrzymać dosyć dużą rzeszę kwiatów. Większość magnolii oferowanych na polskim rynku jest stosunkowo mrozoodporna. Niemniej młode krzewy warto osłaniać czy to tkaninami, czy też jakimiś słomami, trzcinami,
i chronić przed przemarzaniem. Tak mniej więcej od 3 do 5 roku życia jest to konieczne. A w warunkach miejskich warto także ograniczać je palikowaniem. Zobaczymy, czy tutaj na promenadzie Niemena znajdziemy nie tylko magnolie gwaździste, ale także inne. Co ważne, bo pewnie wielu Was się o tym może przekona, jeżeli chcemy mieć magnolię, która będzie od razu szybko kwitła w naszym ogrodzie, ważne, abyśmy szukali sadzonek rozmnażanych wegetatywnie, przez szczepienie. Oczywiście magnolia, potem o te piękne kwiaty, zawiąże potem takie strąki z nasionami, przepraszam, nasienniki, ale te z siewu da się ją rozmnożyć, natomiast będzie kwitła kilku albo kilkunastu latach. Natomiast magnolia sadzonki takiej wegetatywnej potrafi kwitnąć już praktycznie od 3 roku. Ta piękna, ogromna magnolia to już owszem nie dzieło ogrodników miejskich, tylko własność prywatna rosnąca tuż obok przy promenadzie Niemena. Oczywiście nie filmuję tutaj nikomu w domu, bo nie chcę tutaj zachowywać się nieładnie, ale zobaczcie skalę tego cuda. Duża, ogromna. Oj, musiała tu parę lat porosnąć, ale robi to, co do niej należy. I królowa magnolii, dawniej bardzo poszukiwana, żółta magnolia, ta znajduje się w Parku Jasnogórskim. Oj, marzenie, które powinno dołączyć do kolekcji. Spacerując także po parkach pod Jasną Górą, natkniecie się między innymi na żółtą magnolię, czy to tą piękną, przepraszam, nie podam nazwy, nie wiem, ale rościel żyje już wielu lat i przyciąga rzesze chętnych do fotografowania, w tym także i mnie. Jak dacie magnolii dużo przestrzeni, tak jak mówię, osłonięte miejsce od wiatru, ale zarazem słoneczne, to wdzięczy się takim oto ładnym kwitnieniem. Tak jak mówiłem, magnolia doczekała się nawet dedykowanych nawozów. Na przykład Agrekol, nawóz do magnolii. Zapewnia obfite kwitnienie, utrzymuje właściwy odczyn gleby i zwiększa odporność na przemarzanie. A to bardzo ważne akurat w przypadku magnolii. Zobaczcie sobie. Nawożenie. Widzicie? Od marca, właściwie to kwiecień, bo to jest nawóz miesięczny, czyli kwiecień, maj, z tego co widzimy i... Nie, przepraszam, marzec, maj i lipiec. O. Wysoko nawóz, wszelki gatunek odmian magnolii w formie drzewi krzewu utrzymuje lekko kwaśny odczyn gleby. Azot i potas zapewnia zapotrzebowanie na makroskładniki. Systematyczne stosowanie pozytywnego wzrostu rośnie do silnych pąków. Prawidłowe nawożenie zapewnia dobrze badane kwiaty, że okres kwitnienia. Wydajne skuteczne stosowanie, wierzymy. Mamy, widzicie, rośliny. W fazie zarezowania pąków jest 20 g nawozu na metr kwadrat, a w fazie kwitnienia 30 g. A to zawiązywanie pąków to już się tak naprawdę jest w tym roku, na przyszły rok jakby, w ten sposób. Nawóz do magnolii. Swoją drogą takie ciemno-czerwone. Co ciekawe, zobaczcie, jest to substrat długoniący nawóz do iglaków, ale ten nawóz możemy stosować także do magnolii, borówki amerykańskiej, wrzosów, czyli nie zawsze musimy kupować specjalizowany nawóz, czasem wystarczy nawóz, tak jak tutaj widać, do iglaków. Nie ma gardeni bez Zymona. Nie ma gardeni bez Zymona, bez głównego dostawcę i oferenta właśnie tych oto pięknych drzew, czyli magnolii. Kiedy jesteśmy tutaj na wiosnę, a tutaj, bo tu jeszcze obok ciebie przyciemierniki, jesteśmy na wiosnę, te magnolie kwitną. Trudno teraz, żeby Zymon zmuszał je celowo do kwitnięcia, ale jest tu całkiem ich potężna batalia i zaraz zobaczycie mnie o tamtej strony kadru, idę zobaczyć, co tam jest ciekawego. Halo? A!
Warto podnieść sobie kadr, żeby się nie okazało, że mi znowu głowę utnie. Zymą! Co my tu mamy? Magnolia. Rustica rubra. Soul Alexandria. Lubię. A tutaj... Powder Puff. Ale fajna nazwa. A jest żółta? O tak. White Swan. Czyli biały łabędź. Chciałem ją posiadać, muszę na nią znaleźć miejsce. Dosyć duże drzewko, no. No to są wady przyjechania pociągiem. Nie zabierzesz, nie kupisz. Ale pooglądasz.